Cześć, jestem Michał i witam Was w pierwszym odcinku z serii iEDU. Dzisiejszy odcinek poświęcimy aplikacji Swift Playground i językowi Swift. Wszystkie urządzenia, które nas tu otaczają, czy to będą iPady, iPhony, Apple Watche czy MacBooki, funkcjonują w oparciu o ten język. Deweloperzy tworzą fantastyczne programy za pomocą tego języka, który potrafi naprawdę wiele. A za pomocą aplikacji Swift Playground możecie samodzielnie w zaciszu domowym nauczyć się tego języka. Aplikacja przeprowadzi Was od podstaw do bardziej zaawansowanych rzeczy. Wszystko to dzięki właśnie jednej małej apce, w której opisane są wszystkie szczegóły tego języka i wszystkie zagadnienia tak naprawdę, które są Wam potrzebne do tego, by rozpocząć programowanie i rozpocząć tworzenie aplikacji. Aby zacząć, wystarczy, że pobierzecie aplikację Swift Playground i w niej znajdziecie już wszystkie instrukcje. Zarówno będą to instrukcje, jak i kurs dotyczące samego w sobie języka, jego elementów bazowych, wykorzystywania poszczególnych elementów w różnego rodzaju aplikacjach, jak i pewnego rodzaju kursy, takie krótkie szkolenia, które na przykład opowiedzą Wam, w jaki sposób wykorzystać ten język przy takich rzeczach jak wykorzystywanie kamery, wykorzystanie różnego rodzaju czujników, które są w danym urządzeniu, jak i na przykład sterowanie dotykiem. Takie rzecz, która wydaje się oczywista w przypadku szczególnie urządzeń dotykowych, ale podczas takiego kursu okaże się, że nie jest to takie proste, że stworzenie aplikacji tak, by była odpowiednia dla użytkownika i żeby reagowała odpowiednio poprzez właśnie dotyk, to nie jest zbyt prostą rzeczą. Ale zacznijmy od samego początku, zacznijmy od podstaw. Aby rozpocząć, po pobraniu aplikacji Swift Playground musicie pobrać odpowiedni blok. Tych bloków podstawowych jest 3. Są one podzielone tematycznie też wewnętrznie, czyli mamy taki typowy wstępniak, mamy elementy takie jak programowanie przy pomocy pętli, przy pomocy warunkowania. Z każdych takich krótkich elementów, takich krótkich rozdziałów kończy się, powiedziałbym, czymś w rodzaju sprawdzianu, taką ewaluacją, a zaczyna się pewnego rodzaju instrukcją. Jest to instrukcja, która jest podana w bardzo przyjazny sposób. Każda z instrukcji jest fantastycznie animowana i jakby język Swift i ten element, którego się w danym momencie uczymy, przekłada na takie nasze codzienne życie. Na przykład w przypadku, kiedy robicie szkolenie z funkcji, jest to jedno z moich ulubionych szkoleń i w sumie wszystkie na przykład dzieci, z którymi współpracuję w zakresie nauki tego języka, uwielbiają ten moment, chociaż jest on bardzo wymagający. Pokazuje funkcję przy pomocy takiej prostej rzeczy, jak wiązanie sznurówek. Okazuje się, że na przykład zawiązanie sznurówek czy zawiązanie butów nie jest dla samego w sobie komputera taką prostą rzeczą. Nam się wydaje, że po prostu słyszymy polecenie zawiąż sznurówki i schylamy się, wiążemy sznurówki. Tymczasem na ten proces składa się bardzo wiele różnych pomniejszych czynności, takich jak choćby złapanie jedną ręką jednej sznurówki, drugą drugiej sznurówki, zrobienie pętelki, przełożenie czy zaciśnięcie węzła. To wszystko, te wszystkie elementy wchodzą w skład właśnie takiej funkcji i to poznamy za pomocą aplikacji Swift Playground. Taka prosta funkcja jak wiązanie sznurówek nam wydaje się banalnie prosta. Tymczasem dla komputera czy podczas tworzenia właśnie takiej funkcji w języku Swift nie jest już to takie proste, ponieważ funkcja wiązanie sznurówek składa się z bardzo wielu czynności, takich jak złapanie ręką jednej sznurówki, drugą drugiej sznurówki, zrobienie pętelki, zawiązanie tych sznurówek i zaciśnięcie węzła. To wszystko dla nas wydaje się właśnie bardzo proste. Tymczasem podczas próby zaprogramowania tego nie będzie już to takie oczywiste, ale bez obaw aplikacja Swift Playground przeprowadzi nas bardzo płynnie przez to, przez tworzenie funkcji, przez tworzenie pętli, budowanie bardziej zaawansowanych algorytmów w oparciu o różnego rodzaju warunkowanie, a także stworzenie inteligentnych algorytmów, które poprowadzą naszego małego przyjaciela Bajta przez cały jego świat. Jak wygląda sama aplikacja? Aplikacja to tak zwane
małe piaskownice. Zawsze się śmieję, że to w końcu jest playground, tak? Ale są takie niewielkie lokacje trójwymiarowe, gdzie mamy naszego potworka Bajta. Potworek Bajt jest takim sympatycznym towarzyszem, który będzie z nami przez całą drogę nauki języka Swift w aplikacji Playground i to on będzie wykonywał nasze polecenia. To, co jest fantastyczne w tej apce, to to, że nie musimy czekać. Nie, tworząc kod, nie czekamy z zobaczeniem jego efektu. Następuje to od razu, wystarczy nacisnąć przycisk Play i zobaczymy, czy wszystko, co stworzyliśmy, od razu działa. Zacznijmy od pierwszego polecenia, zacznijmy od pierwszego bloku. Oczywiście to jest wstęp i ma on nam wyjaśnić tak naprawdę, o co chodzi w całej tej apce, co takiego musimy zrobić. Po pierwsze, ci, którzy mają obawy, że będą musieli wpisywać niewiarygodne ilości kodu za pomocą klawiatury i może to być dla nich niewygodne na iPadzie, bez obaw. Zostało to przewidziane i zostało to w fantastyczny sposób rozwiązane. W przypadku tej apki na dole pojawia nam się coś takiego jak Smart Keyboard, pojawiają nam się gotowe elementy kodu. Naszym zadaniem jest tak naprawdę wybrać odpowiednie i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Ja tu mam bardzo proste zadanie, to jest pierwsze zadanie z serii. Nasz Bajt musi zdobyć klejnot. Za każdym razem, kiedy będziecie wykonywali takie zadanie, macie jakiś cel. Czy to będzie zebranie odpowiedniej ilości klejnotów, czy to będzie ułożenie na przykład zmiennych, tak by Bajt sam zliczał poszczególne etapy tego poziomu, tej lokacji, ale będą także bardziej zaawansowane później. Będzie na przykład kooperacja, czyli nasz potworek będzie musiał współpracować z innymi bohaterami tej apki, którzy też będą wykonywali w zależności od położenia odpowiednie zadania. Ale pierwsze zadanie jest bardzo proste. Naszym celem jest zdobyć tylko jeden klejnot i do tego nie mamy żadnych przeszkód. Czyli musimy policzyć ilość kroków i po prostu zdobyć ten klejnot. W tym przypadku są to 3 kroki do przodu i tu mamy polecenie Move Forward. Jeżeli chodzi o polecenia i elementy kodu, one są zawsze wyjaśnione. W instrukcji do każdego z zadań macie dokładnie wyjaśnione, co poszczególne elementy kodu robią, tak? I też pojawiają się przykłady takich kombinacji, więc bez obaw spokojnie sobie z tym poradzicie. Gdy już zrobimy 3 kroki i możemy to oczywiście przetestować, czyli możemy nacisnąć Run My Code i zobaczymy, co się dzieje. Nasz byte przechodzi 3 plansze, 3 takie kwadraciki do przodu, ale nie zdobywa klejnotu. To wynika z tego, że musimy dodać kolejny element naszego kodu, jakim jest CollectGem. W tym przypadku byte po przebyciu tych 3 kroków podskoczy i złapie nasz klejnot. I tu ponownie wystarczy, że naciśniemy przycisk Run My Code i wydarzy się, jakby cały kod wydarzy się ponownie. Co jest bardzo ważne, nie ma tu czegoś takiego jak w grach, że tracimy życie, że coś się zepsuje. Nic nie możecie zepsuć, tak? To jest najważniejsze. Zawsze możecie poprawić ten kod, a nawet jeżeli nie wiecie, w którym miejscu jest błąd, bo ten kod jest już bardzo długi i pogubiliście się w kolejności, na ekranie znajdziecie taki przycisk, który wygląda trochę jak wskaźnik szybkości i to dosłownie jest wskaźnik szybkości, ponieważ pod nim są ukryte kilka funkcji. Po pierwsze, w momencie, kiedy będziecie mieli już długi kod i ta plansza, ta lokacja będzie bardziej zaawansowana, na pewno nie będziecie chcieli czekać, aż Bajt swoim powolnym ruchem przejdzie przez wszystkie polecenia. Dlatego możecie wybrać inne szybkości poruszania się go. Po prostu Bajt może iść szybciej albo jeszcze szybciej. Ale także Bajt może przechodzić przez całą planszę z wyświetlaniem poszczególnych elementów kodu, które w tym momencie wykonuje. I to jest funkcja, która umożliwi Wam wyłapanie błędów, sprawdzenie, co się tak naprawdę stało, że Bajt nie pokonał tej lokacji w odpowiedni sposób, gdzie popełniliście po prostu błąd. I ten błąd bardzo łatwo naprawić, wystarczy uderzyć w niewłaściwy blok i od razu możecie go wymienić na ten właściwy. Taka poprawka trwa kilka sekund i nie powoduje, że musicie zaczynać wszystkiego od nowa. Ok, mamy za nami nasze pierwsze polecenie, pierwszy wykonany kod. Przechodzimy dalej.
Kolejna lokacja jest już trochę bardziej skomplikowana. Pojawia się po pierwsze dodatkowy element, jakim jest dodatkowy kod, który poznajemy. Jest to turn left, czyli skręcenie w lewo. I znowu mamy nasz klejnot, znowu mamy zadanie w zdobyciu jednego klejnotu. I tak samo jak w poprzednim, musimy oczywiście w odpowiedniej kolejności ułożyć te elementy naszego kodu. Jeżeli to dla Was jest za proste i chcielibyście przeskoczyć dalej, to tu na górze, tuż pod, tu gdzie jest nazwa każdej z lokacji, znajduje się spis treści. Spis treści pokaże nam tak naprawdę, co możemy zrobić, gdzie możemy przeskoczyć. I takim częstym wyzwaniem na tym etapie początkowym, kiedy uczycie się kodowania, jest optymalizacja kodu. Czyli mamy zadanie, którego wykonanie możemy zrealizować na kilka różnych sposobów. Pamiętajcie, że nigdy nie ma jednego idealnego rozwiązania. To jest fantastyczne w kodowaniu, że naprawdę możecie wyrazić siebie poprzez kod, który tworzycie. Rozwiązując różnego rodzaju zadania, możecie to zrobić w dowolny sposób. Ważny jest efekt końcowy, tak? Ważne, że wszystko działa na samym końcu. A to, jak to osiągniecie, zależy tylko od Was. Ale warto pamiętać, że właśnie taki element jak optymalizacja kodu jest ważny dla urządzeń, z których korzystacie. Tak? Zjadacie w ten sposób mniej zasobów, które są dostępne na tym urządzeniu, a tym samym sama aplikacja, którą tworzycie, działa szybciej. I tu mamy taki przykład takiego zadania. Nasz bajt ma przejść cały poziom, zdobywając jeden klejnot i naciskając jeden z przycisków. I do wykonania, ja kiedyś policzyłem, że można wykonać 16 różnych rozwiązań, ale uważam, że to jest tylko kilka z nich tak naprawdę, ale jest jedno najbardziej możliwie zoptymalizowane i Waszym celem jest odnalezienie tego rozwiązania. Za każdym razem, kiedy będziecie próbowali, testowali swój kod, pojawi się informacja, czy to było najkrótsze możliwe rozwiązanie. I może zobaczycie, co można zrobić, jak można ten kod skrócić, jak można go zoptymalizować po to właśnie, żeby działał szybciej, żeby zżerał mniej zasobów urządzenia i żeby był bardziej wydajny. To wszystko, co powiedziałem, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wstępem do programowania w naszej aplikacji Swift Playground. Dalej przejdziemy już do konkretnych elementów kodu, takich jak funkcje, pętle, warunkowanie, operatory logiczne, czyli w tym przypadku będziemy mieli różnego rodzaju zaprzeczenia, porównania w przypadku warunkowania, pętle warunkowe, czyli wykonywanie jakiegoś kodu wielokrotnie do momentu aż, czyli jeżeli się wydarzy rzecz A, to wtedy pętla jest wykonywana do momentu, aż się wydarzy rzecz B. Poza pętlami, funkcjami czy warunkowaniem znajdziecie też taki blok, który się nazywa algorytmy. Jest to już naprawdę zaawansowane programowanie i w ramach tego bloku Waszym zadaniem będzie stworzyć taki kod, który w inteligentny sposób będzie przeprowadzał bajta przez cały poziom. Te poziomy będą się zmieniały, to znaczy, że w momencie uruchomienia danej lokacji będziecie widzieli pewien układ bloków, pewien układ różnego rodzaju elementów, które się będą znajdowały, ale po naciśnięciu przycisku Run My Code wszystkie się przebudują i Wasze właśnie zadanie będzie stworzyć taki kod, który przewidzi wszystkie możliwe ułożenia. Wydaje się to bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Wszystko opiera się o warunkowanie i musimy tylko odnaleźć w tym kodzie pewnego rodzaju schematy, które są powtarzalne. Na przykład, co ma zrobić byte, gdy się znajdzie w takiej sytuacji, gdy zablokowany zostanie po swojej lewej, jak i na wprost. I wtedy oczywiście nam się wydaje to oczywiste, że musi skręcić w prawo, ale musimy taki warunek zawrzeć w kodzie. Tak samo stworzymy kod, który powie bajtowi, że jeżeli znajdujesz się na płytce z przyciskiem albo znajdujesz się na płytce z klejnotem, musisz podskoczyć i zdobyć ten klejnot. Tak samo będą różnego rodzaju drzewa warunkowań, czyli na przykład będziecie musieli zagęścić wszystkie warunkowania, tak by wydarzyło się bardzo dużo różnego rodzaju opcji, różnego rodzaju czynności, w zależności od tego, gdzie się ten bajt znajdzie i tak naprawdę co się stało. Tak, co się stało wcześniej, co jeszcze musi się stać i to właśnie znajdzie się w algorytmach. W
W drugim bloku znajdziecie bardziej zaawansowane elementy kodowania. Takim elementem, który otwiera ten blok, są zmienne. Zmienne wydają się na początku bardzo trudne i tak naprawdę zaawansowane, ale bez obaw są one przedstawione w bardzo przystępny sposób i bardzo prosty. Zmienne na przykład są przedstawione przy wykorzystaniu czegoś takiego jak książka adresowa oraz wiek. Każdy z nas ma bardzo dużo rodzajów zmiennych przy sobie. Na przykład dana osoba ma takie zmienne jak wiek, jak adres, jak numer telefonu. Wszystko to zapisane w książce adresowej wydaje się nam kawałkiem papieru, tak, kawałkiem zwykłym kontaktem. Tymczasem dla programu, dla aplikacji są to elementy, które wchodzą właśnie w skład takich zmiennych. I to także jest bardzo prosto pokazane. Trzeci blok jest zdecydowanie najbardziej zaawansowany i zawiera bardzo dużo elementów kodowania związanych z obiektami, obiektami graficznymi, tekstowymi, a także z różnego rodzaju możliwością wprowadzania danych, czyli nasze urządzenie, nasza apka już nie tylko potrafi wyświetlać, potrafi realizować różnego rodzaju rzeczy, ale w trzecim bloku nauczymy się, jak doprowadzić do tego, by użytkownik mógł do tej aplikacji wprowadzać też swoje dane. I to będziemy realizowali za pomocą zaawansowanych formularzy. Mogą być to formularze, które są oparte o już jakieś zmienne, które są zawarte w takim oprogramowaniu. Czy to będą kalendarze, czy to będą na przykład gotowe formuły do wprowadzenia na przykład numeru telefonu. Ale jest to bardzo, bardzo fajnie zrobione, bardzo ułatwia tak naprawdę tworzenie takiej apki, ponieważ nie musicie się zastanawiać nad tym, czy tworząc formularz wyświetli się użytkownikowi odpowiednia klawiatura, czy wyświetli się odpowiedni zestaw znaków do wprowadzenia takich danych. To wszystko jest już rozwiązane przez twórców języka Swift.